Czy Państwo wiedzą, że do 1 grudnia zostało 23 dni? I ten ostatni dzień listopada, to będzie piątek, o ile pamiętam, 30, to będzie ostatni dzień, kiedy wydawaliśmy druki i je na podstawie tych druków lekarze mogli wypisywać zwolnienia. W okresie całego 2018 roku nasi pracownicy dotarli w różnej formie, bądź też telefonicznej, albo również fizycznie, do wszystkich placówek medycznych znajdujących się na terenie województwa łódzkiego. Począwszy od wielkich szpitali, poprzez mniejsze przychodnie i placówki medyczne w małych miejscowościach, jak również do prywatnych gabinetów lekarskich, często jednoosobowych, po to, aby udzielić wsparcia i umożliwić założenie PUE i uzyskać certyfikat do podpisu, który został uruchomiony również przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w wyniku konsultacji właśnie z lekarzami już 1 grudnia 2017 roku. Jest to certyfikat bezpłatny, który będzie w przyszłości również wykorzystywany do podpisywania e-recept. Chciałam przypomnieć, że na terenie województwa łódzkiego jest zarejestrowanych ponad 11,5 tysiąca lekarzy, którzy posiadają upoważnienia do wypisywania zwolnień lekarskich. Z tego czynnych, czyli takich lekarzy, którzy w ostatnim 6 miesiącach wystawili choć jedno zwolnienie, jest ich 7400. Z tego 96% na dzień dzisiejszy ma założone PUE i ma wygenerowany certyfikat. Także możemy powiedzieć, że środowisko lekarskie jest przez nas przygotowane, wyuczone i w dalszym ciągu, w trakcie wystawiania zwolnień, może tutaj liczyć na nasze wsparcie, ponieważ nasi pracownicy udają się do tych placówek nawet i wielokrotnie, jeżeli jest taka pomoc potrzebna. Również w godzinach popołudniowych są uruchomione telefony również poza godzinami pracy, na przykład w soboty. Również w ostatnim kwartale, w zasadzie w trzecim kwartale, zrobiliśmy białą sobotę, gdzie lekarze mogli do nas przyjść, do naszych jednostek i uzyskać informacje, bądź na osobnym komputerze założyć sobie PUE i wygenerować certyfikat. Planujemy również w tym miesiącu, łącznie tutaj z drugim oddziałem w Łodzi, 24 listopada zrobić też taką białą sobotę, a jeżeli zobaczymy, że jest duże zapotrzebowanie, bo może ktoś zapomniał swojego certyfikatu albo sposobu poruszania się, to zrobimy to również, planujemy 1 grudnia, ale jeżeli zobaczymy, że jest taka potrzeba. Również w czasie przygotowań nawiązaliśmy tutaj współpracę z Narodowym Funduszem Zdrowia i dzięki tej współpracy informacje do lekarzy, między innymi o szkoleniach, o możliwościach wsparcia czy białych sobotach, NFZ udostępnia poprzez swój elektroniczny kanał komunikacji. Podsumowując, powiem tak, korzyści będą wielostronne. Przede wszystkim dla lekarza, bo będzie miał więcej czasu dla pacjenta i będzie mógł faktycznie zająć się jego leczeniem. Przede wszystkim również dla pacjenta, bo nie będzie musiał myśleć, że 7 dni ma na dostarczenie zwolnienia, czy też do ZUS-u, czy też do pracodawcy. Dla pracodawcy, który w czasie rzeczywistym będzie wiedział i zdawał sobie sprawę o absencjach. Oczywiście dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych też, bo my też realizujemy i wypłacamy zasiłki chorobowe. I na sam koniec to powiem, będzie też wymiar ekologiczny, bo nie będziemy wykorzystywać i niszczyć papieru. Dziękuję bardzo.